Istnieje taki moment w życiu agencji i klienta, no, kiedy do tej współpracy musi jakoś dojść. No i z żalem serca musimy stwierdzić, że w większości przypadków tym procesem to jest proces przetargowy, bardzo kosztowny, czasochłonny po stronie klienta i po stronie agencji. W zeszłym tygodniu nastąpił taki akt. Komunikacji marketingowej SAR i Grupa TP podpisały pierwsze w Polsce porozumienie o dobrych praktykach przetargowych. Głównym powodem, który popchnął nas do podpisania, to było tak naprawdę sformalizowanie efektywności w relacjach między nami, zamawiającym, a agencjami. Tak naprawdę większość tych praktyk, które są tam opisane, czyli sposoby prowadzenia przetargów, sposoby oceny, plus jeszcze pewna etyka prowadzenia takich przetargów, były już przez nas stosowane jako przez firmę wcześniej, ale myślę, że zawsze dobrze jest to sformalizować. Dobrze jest jasno ustalić reguły właśnie organizacji przetargów, jasnej komunikacji. Między innymi ten dokument zakłada, że będziemy jasno komunikowali nawet odmowę podpisania umowy z agencją reklamową czy z domem mediowym, żeby robić to jasno, nie tracić czasu dla jednej i dla drugiej strony, więc wydajność przede wszystkim. Podpisaliśmy dokument, który jest standardem, on już obowiązuje w wielu państwach Unii Europejskiej. Myślę, że tutaj powinno to się spotkać z szybkim odzewem ze strony pozostałych zamawiających czy kupujących reklamy, bo jak już mówiłem, jest to po prostu z korzyścią dla obydwu stron. Każdej ze stron, i tej zamawiającej, i tej, która startuje do przetargu, podaje to jasny kodeks działania, upraszczający, przyspieszający proces, a w końcu czas to pieniądz. To była absolutnie niezależna inicjatywa ze strony Telekomunikacji Polskiej i Stowarzyszenia Agencji Reklamowych. Pojawił się standard, wydawał się być istotnym, ważnym dla nas i też dla obydwu branż, reklamodawców, zamawiających reklamę, żeby właśnie takie standardy wprowadzić, i więc jest to ruch czysto polski, ale oparty na standardach europejskich. Czy to będzie jakoś weryfikowane za rok, za dwa na przykład, efektywność takiego kodeksu? Czy chodzi o to, czy nie, w tle są obawy, czy nie będzie to tylko na papierze po prostu? No ja myślę, że obydwie strony, podpisując to, czy moja firma, czy inne firmy w przyszłości, dostają dość prosty, łatwy do zrozumienia dokument, który każda ze stron powinna po pierwsze znać, a po drugie użyć go, gdyby te reguły nie były przestrzegane, więc jest to jakieś narzędzie upraszczenia procesu i dla agencji, i dla zamawiających. Mamy taką nadzieję właśnie, że w ślad firmy pana prezesa pójdą inni wielkie reklamodawcy, szczególnie ci, którzy podpisali się pod tym dokumentem w Europie, bo ten dokument istnieje na stronach WFA.